Cześć, tu Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj zapraszam Was na zwiedzanie ze mną Chinatown w Bangkoku. To właśnie Chinatown jest jednym z największych i najstarszych na całym świecie. Chinatown w Bangkoku znajduje się rzut beretem od Starego Miasta, dokładnie 2 przystanki metrem. Stacja, na której należy wysiąść, nazywa się Wat Man Kon. Na stacji znajduje się nawet mapka największych atrakcji. Tą niewielką dzielnicę zamieszkuje aż 100 tysięcy chińskich Tajów. Pierwsi chińscy emigranci zaczęli się tutaj osiedlać już w 1782 roku. To właśnie w tym czasie ówczesny król Tajlandii, Rama I, postanowił przenieść pałac królewski z zachodniego brzegu rzeki na wschodni właśnie. Również zachęcał on w tym samym czasie do rozwijania tutaj okolicznych dzielnic i między innymi zaprosił właśnie chińskich emigrantów, aby osiedlili się po blisko. Sklepczycy uliczni wszędzie w Bangkoku tak naprawdę się pojawiają, wiadomo, ale tutaj już nie zostaje tak naprawdę nic z chodnika dla przechodniów. W związku z tym są oni zmuszeni chodzić ulicą wśród tych wszystkich milionów samochodów, które również próbują się tutaj przepchnąć przez korek. Ja się sama nie porywam na przechodzenie przez tą ulicę, ale pójdę za tą panią. Ona wygląda, jakby wiedziała, co robi. No i przyszliśmy. Niestety nieopatrznie przyszłam na złą stronę ulicy, więc idę z powrotem. Tym razem sama. No i jest źle. Strasznie piękne są te budynki. Wiadomo, że jest zniszczone, ale tutaj widać, że się takie trochę bardziej nowoczesne łączą z takimi wybitnie starymi. Niektóre są tutaj drewniane, niektóre murowane. Piękne. Patrzcie, jaki jest potencjał tych budynków. Tutaj jest jakiś odnowiony. Jaki ładny. A tam w tle oczywiście świątynia. Chinatown jest domem dla wielu chińskich świątyń, w tym Wat Trai Mit, gdzie znajduje się złoty posąg Buddy. Niestety mnie nie udało się zajrzeć do środka, ponieważ już zamykali, ale tak czy inaczej jest to świątynia na pewno warta zobaczenia. Architektura tej świątyni zdecydowanie jest już inna. Tutaj jest jakby taki balkon dookoła, trochę zabudowany, a w świątyniach buddyjskich raczej, znaczy tajskich raczej tego nie ma, nie są aż tak mocno zabudowane. Jakie są moje wrażenia z Chinatown? Jest to dzielnica pełna bodźców, chyba jeszcze jest ich więcej tutaj niż w Bangkoku. Natomiast na pewno warto to miejsce odwiedzić. Jest bardzo żywe, bardzo kolorowe. Ja byłam w ciągu dnia. Wyobrażam sobie, że wieczorami jest jeszcze więcej rzeczy do zobaczenia i do zrobienia i do spróbowania.